Witajcie, kochani. Jeśli jesteś w takim miejscu, goniłeś gdzieś, ale wiesz, że niczego nie dogoniłeś. Od małego chciałeś być szczęśliwy. Od małego chciałeś być zaakceptowany. Chciałeś być bohaterem, ale jakoś ci nie wychodzi. Jeśli jesteś w tym miejscu, przede wszystkim ty, zatrzymaj się, aby posłuchać tego poselstwa. Ale te słowa, przyjaciele, skierowane są do każdego z was. Nazywam się Michał Gorgol i podobnie jak wy, jak wy w tym kraju, przez ponad 30 lat swojego życia, wzrastałem w takiej mentalności, że Bóg, jeśli On w ogóle istnieje, to jest gdzieś tam wysoko w chmurach. W ogóle nie interesuje się moim życiem. Jest to taki, tak sobie go wyobrażałem, dziadek z długą brodą. Ale lepiej, żeby go nie denerwować. Lepiej, żeby go nie wpieniać, bo jeśli on jest, to nie wiadomo. Ale od początku słyszałem: Michale, musisz to, musisz tamto. Wchodziłem od małego w ten system. Skończyłem z najwyższą średnią szkołę podstawową. Później z najwyższą średnią skończyłem liceum. Przyjechałem do Warszawy realizować marzenia o wielkiej karierze, o szczęściu i sukcesie. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. I wchodziłem dalej w ten system. To, co od początku jest nas tłaczane, że tylko w ten sposób możemy być szczęśliwi. Budowałem dużą kancelarię. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej firmy prawniczej. Na zewnątrz wszyscy myśleli, że jest super. Ale kochani, coś wam powiem. Byłem mistrzem świata w zakładaniu masek. Każdego dnia kogoś udawałem. Każdego dnia, kiedy rozmawiałem z moją żoną, kiedy rozmawiałem ze wspólnikami, z pracownikami, z klientami, zawsze udawałem twardziela. Tak, tak. Cieszyłem się, kiedy inni mówili: Michale, jesteś człowiekiem sukcesu. Ale wewnętrznie wiedziałem, że prawda o mnie była taka, że się bałem, że nie wiedziałem, dokąd zmierzam. Kochani, wiecie, o czym mówię. Wiecie, o czym mówię? Niejednokrotnie spychasz problem w swoim życiu. Próbujesz przed nim uciec. Część z was chce go zabić alkoholem bądź używkami. Część zaczyna się angażować w jakieś hobby. Spychać problem. Ja myślałem, że jak będę miał dużo pieniędzy, to w końcu osiągnę ten stan, że będę szczęśliwy, będę spełniony i nie będę się bał. Przyjaciele, pieniądze pojawiły się bardzo szybko. Zbudowałem piękny dom z żoną. Wyjeżdżaliśmy kilka razy w roku na zagraniczne wakacje. Mieliśmy nowe samochody. Kiedy miałem zły humor, czy coś mnie dociążało, szedłem sobie na dobre zakupy. Ale to było puste i wiedziałem, że nie o to chodzi. I kiedy doszedłem do tego miejsca w życiu, kiedy udzielałem się na konferencjach, kiedy byłem przeintelektualizowany, kiedy właśnie rozumiałem wszelkie prawidła gospodarcze funkcjonowania tego świata, wtedy, tak jak wy teraz, usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za mnie. W pierwszej chwili, w głowie intelektualisty, co to oznacza? O co chodzi? Tu ekonomia, gospodarka, historia i wpływ. O co chodzi? Nigdy nie miałem zgody na hipokryzję księży, których oglądałem w moim życiu. Nigdy nie miałem zgody na hipokryzję moherowych beretów. Ale poznałem ludzi, którzy powiedzieli, że osobiście znają Jezusa. Mówię, jak to możliwe? Nie ma takiej osoby w tym kraju, która by nie słyszała o historycznym Jezusie, że On kiedyś był, że coś tam się działo, ale jak to oni Go znają? I wiecie, kiedy postawiłem takie pytanie, mówię: Jezus, jeśli to prawda, że Ty żyjesz, że Ty jesteś realnym, żywym Bogiem dzisiaj, ja chcę Cię poznać, bo ja Cię nie znam. Ja coś tam o Tobie słyszałem, ale ja Cię nie znam. Kochani, kiedy ja w szczerości swojego serca, w tym miejscu, w którym byłem, a powtarzam wam to, że miałem wszystko, co ten świat ma do zaoferowania, wszystko, za czym gonimy, wszystko, za czym się użeramy. I kiedy w prostocie mojego serca powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie, chcę Cię poznać, natychmiast pojawiło się w moim sercu przekonanie, że potrzebuję Jezusa. Duch Święty przekonał mnie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ja wtedy zawołałem: Jezu, przyjdź do mnie, potrzebuję Cię, uratuj mnie. Kochani, jednym z głównych poselstw,
które 2000 lat temu Jezus Chrystus głosił tutaj, kiedy chodził w ciele po ziemi, było to, że każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Któregoś dnia, jak Jezus służył tutaj, na ziemi, przyszedł do Niego taki, wiecie, dostojny, religijny człowiek, faryzeusz, bardzo ceniony w Izraelu, o imieniu Nikodem. Przyszedł do Niego i mówi: nauczycielu, o co chodzi, bo widzę, że robisz wielkie rzeczy. O co chodzi? Jezus mówi: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. On mówi: ale jak? Jak człowiek, który ma prawie 70 lat, jak może wejść ponownie do łona matki? Jezus mówi: nie rozumiesz. Musisz narodzić się z mojego ducha. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Przyjaciele, nowe narodzenie to najważniejsza decyzja twojego życia tutaj. Nowe narodzenie nie jest dla wybranych. Nowe narodzenie nie jest na szóstkę. Słowo Boże mówi wyraźnie. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Posłuchaj, nie ma znaczenia, jakim życiem żyłeś. Czy jesteś lubiany, czy nielubiany. Czy masz pieniądze, czy ich nie masz. Czy masz szczęście, czy miałeś pecha. Czy przyjechałeś tutaj hulajnogą, czy przyjechałeś Bentleyem. Nie ma znaczenia, czy spałeś w Mariocie, czy spałeś na dworcu. Nie ma znaczenia. Potrzebujesz spotkać się z Jezusem. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Jeśli w swoim sercu uwierzysz, że Jezus Chrystus to Bóg, który zszedł na ziemię w ciele człowieka, aby cię uratować, właśnie ciebie. Jeśli w to uwierzysz, że poszedł na krzyż z miłości do ciebie, a następnie zmartwychwstał i w szczerości swojego serca, tak jak ja niespełna 7 lat temu, zawołasz do Niego: Jezu, przyjdź i panuj w moim życiu. Ustanawiam Cię Panem i Zbawicielem mojego życia. Ja kiedy podejmowałem tę decyzję, intelektualnie nic nie rozumiałem. Intelektualnie byłem prawnikiem, chodziłem po konferencjach. Wydawało mi się, że świat kręci się wokół szmalu i pozycji. I zależało mi wcześniej na szacunku. Ale spotkanie z Jezusem zmieniło moje życie. Zobaczcie, w tym kraju nie ma takiej osoby, która czegoś tam nie słyszała o Jezusie. Ale ja się pytam, kim dla ciebie jest Jezus? Zobacz. Zobaczcie, jak to działa. Zobaczcie, 90% ludzi chodzi rzekomo do kościoła w tym kraju. Ale jeśli człowiek wychodzi i prezentuje to, co mówił Jezus, to, co Jezus zrobił, natychmiast demony się odzywają. Każdy z was, teraz, kiedy słyszycie tych słów, każdy z was podejmuje decyzję. Pytam cię jeszcze raz, kim dla ciebie jest Jezus? Kim? Kim? Krzyżykiem na twojej szyi? Obrazkiem, który nosisz w portfelu? Wyrzutem sumienia raz na rok, żeby pójść do kościółka i jajka poświęcić? Czy jakąś inną brednią? Kim on dla ciebie jest? Czy możesz stanąć tak jak ja teraz i zaśpiewać: Jezus to mój Pan! Jego imię znam! Pytanie, czy go znasz? Czy poznałeś Jezusa? Jezus to Bóg! To żywy Bóg. Nazywam się Michał Gorgol. Przyszedłem tutaj po to, aby ci świadczyć swoim życiem, że On żyje. Że On żyje. Nie wisi dzisiaj na krzyżu. On pokonał diabła. Pokonał diabła. Pokonał. Poszedł na krzyż, aby cię uratować. Tam na Golgocie nastąpiła wielka, potężna wymiana krzyżowa. Śmierć została pokonana. Przyjaciele, aby ta wielka wymiana krzyżowa była waszym udziałem, wystarczy, że uwierzysz. Nie możesz sobie zasłużyć na to. Nie możesz być na tyle dobry. Choćbyś rozdał tutaj teraz 100 milionów przechodnią. Jeśli nie poznałeś Jezusa, pójdziesz do piekła. Bo zbawienie nie jest z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Zbawienie jest z łaski za darmo. To dar od Boga dla ciebie. Pytanie. Czy wzbudza w tobie pusty śmiech i pogardę? I tak jak ten człowiek schodzący teraz na dół. Idziesz i kpisz z tego. Czy traktujesz to poważnie? I reagujesz
na te słowa życia, które teraz przez moje usta płyną. To nie jest zabawa, to nie jest system, to nie jest przynależność do jakiejś organizacji. Zastanów się, czy masz pewność, że jak skończy się to, co nazywa się dzisiaj, przyjdziesz do nieba, nowe narodzenie, osobiste spotkanie, a następnie doświadczenie Jezusa powoduje, że już dzisiaj zostajesz obywatelem nieba. Rozumiesz? To jest pierwszy aspekt wymiany krzyżowej. Po drugie, możesz doświadczać nieba na ziemi. Nieba na ziemi. Jezus pokonał diabła. Przyjaciele, czy ktoś z was może choruje? Może właśnie wyszedłeś od lekarza i powiedział, że ta choroba jest nieuleczalna, że tak będzie do końca życia. Jeśli chcesz być zdrowy, możesz teraz odejść stąd zdrowy. W ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Jeśli chcesz, wystaw nas na próbę, bo my nie jesteśmy teologami. My jesteśmy ludźmi, którzy go spotkali osobiście, narodzili się na nowo i którzy z nim żyją. Uwierzyliśmy w te proste prawdy i one manifestują się w naszym życiu. Przyjaciele, jeśli ktoś z was jest chory, może masz depresję, może od jakiegoś czasu chodzisz do psychiatry, do psychologa, podejdź do nas, położę na tobie moje ręce w imieniu Jezusa, nakażę, abyś był zdrowy i odejdziesz stąd zdrowy. Ale kochani, to jest to pytanie, które 2000 lat temu Jezus zadawał uczniom i ludziom, kiedy chodził w ciele po ziemi. Czego chcesz? Czego chcecie? Zastanów się, ile razy w ciągu dnia narzekasz, jak ci jest źle i ciężko. Ile razy uciekasz w jakieś formuły. Pytanie, czego chcesz? Właśnie powiedziałem ci rozwiązanie. Nigdy nie będziesz mógł stanąć już przed Jezusem i powiedzieć, że ty nie wiedziałeś. Bo on ci powie, a co zrobiłeś ze słowami tego człowieka, którego uznałeś za wariata? Co zrobiłeś z poselstwem mojego syna? Co zrobiłeś z moim dziełem, które dokonało się tam na Golgocie? Co z tym zrobiłeś? Co z tym zrobiłeś? Nie było nic dla ciebie warte? Nic dla ciebie warte? Pytam więc was, czego chcecie? Czego chcecie? Proste pytanie. Jezus powiedział, kładę przed wami, przed każdym z was, życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Ty decydujesz. Bóg w Jezusie Chrystusie zrobił wszystko dla ludzkości, dla tego gatunku. Jezus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Ostatnią. Pytanie, czy tego chcesz? Czy chcesz, szukasz drogi na skróty? Nie ma drogi na skróty. Nie doświadczysz zbawienia w religii. W żadnej religii. Bo to zbiory martwych uczynków. Chodzi o życie. O życie i o spotkanie dawcy życia, który jest życiem i daje życie. Rozumiecie? To bardzo proste. Kto z was chce pojednać się dzisiaj z Bogiem? Nie potrzebujesz do tego żadnego pośrednika. Nie potrzebujesz nikogo. Jeśli chcesz, mogę cię poprowadzić w modlitwie. Jeśli się wstydzisz, nie ma znaczenia, gdzie to zrobić. Chodzi o to, abyś uwierzył w swoim sercu, że Jezus to Bóg. Że Jezus to Bóg, który zszedł na ziemię, aby cię uratować. Poszedł na krzyż z wyboru, z miłości do ciebie. Wziął na siebie karę i winę należną tobie za twoje dotychczasowe bezbożne życie. A następnie zmartwychwstał. Grób jest pusty. On zmartwychwstał. Jeśli w to uwierzysz i powiesz, Boże, ja nie rozumiem do końca o tym ten człowiek mówił, ale ja rozpoznaję życie. Ja w to wierzę. Przyjdź i paluj w moim życiu. Jezus, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem, czy żyłam bez Ciebie. Spotkasz Go, narodzisz się na nowo i zostaniesz obywatelem nieba. Przyjaciele, wybór należy do was. Jesteśmy tutaj dla was. Jeśli chcecie porozmawiać, zapraszamy. Amen.